Niestety, ale często bywa tak, że podczas tworzenia jakiejś gierki twórcom zmienia się całkowicie światopogląd i projekt leci do kosza. Co ciekawe, w wielu przypadkach nawet nie wiemy, że takowe dzieła powstają, a sami deweloperzy ukrywają to przed nami przez bardzo długi czas. Jedno jest pewne, twórcy muszą mieć jakiś duży powód, aby nie wypuścić takowej gierki na światło dzienne. Jakby nie patrzeć, nikt z nas nie wie, co im siedzi w głowie i dla nas liczą się tylko publiczne informacje albo jakieś fajowskie przecieki od insiderów. Wszystko super i fajnie, aczkolwiek gra, o której wam dzisiaj powiem, powstała, zadebiutowała i zostanie usunięta. Po najlepsze ceny gier gorąco zapraszam na stronę eneba.com. Z kodem lootbox zyskacie 3% zniżki. A wszystkie linki macie w opisie. Już mówię co i jak, bo temat ten wydaje się być bardzo dziwny. Zacznijmy od nazwy tego tytułu, a jest nim Roller Champions. Dla tych, co nawet nie kojarzą produkcji, to jest to sportowa gra obsługująca tryb multiplayera, gdzie dwie drużyny 3x3 walczą o zwycięstwo. Ogólny zamysł produkcji jest dla mnie dość zabawny, bo całość polega na jeździe na rolkach i rzucaniu piłki w odpowiednie dziury. Dużo osób nazywa Roller Champions jako Rocket League na rolkach i w sumie coś w tym jest. Wracając do tematu, gierka miała swoją premierę dokładnie 3 miesiące temu i zapowiadana była już od w sumie bardzo dawna. Dokładnie mówiąc, swój pierwszy trailer otrzymał w 2019 roku na targach E3 i ponadto całości towarzyszyło demo w wersji pre-alpha, które gracze mogli wypróbować. Ubisoft od tamtego momentu miał bardzo prosty plan: wydać gierkę w 2021 roku i zadowolić fanów. No, plan był dobry, ale wykonanie słabe, bo całość została przesunięta na 2022 rok. Tytuł jest darmowy i o dziwo nie gra w niego zbyt wiele osób, więc jeśli miałoby do czegoś dojść, to myślę, że jest to główny powód. Całą sytuację nagłośnił znany dziennikarz Jeff Grubb. Dokładnie mówiąc, przekazał on w najnowszym odcinku na kanale Xbox Era, że Ubisoft planuje formalnie anulować Roller Champions po zakończeniu trzeciego sezonu gry. Podczas podcastu towarzyszył mu także Special Nick, który powiedział, że gierka jest serio okej, ale raczej by do niej nigdy nie wrócił. Zapewne takie odczucia mają tysiące osób, które miały styczność z rolkowym Rocket League'em. Ogólnie rzecz biorąc, jest to bardzo dziwne zachowanie Ubisoftu, gdyż tyle lat poświęcili nad budowaniem Roller Champions, a teraz tak o wszystkim się pozbędą. Dlatego, jeśli to, co powiedział Jeff, jest prawdą, nie ma wątpliwości, że w niedalekiej przyszłości będziemy mogli więcej usłyszeć od Ubisoftu na temat statusu, w jakim obecnie znajduje się Roller Champions. Jeśli jednak gra zostanie anulowana, to dołączy tak naprawdę do wielu innych niedawnych projektów, które zostały anulowane przez Francuzów. Jestem naprawdę ciekawy, jak sytuacja z gierką się zakończy. Sezon trzeci zaczął się 21 czerwca, więc myślę, że jeszcze tak z miesiąc potrwa. Dlatego, jeśli akcja z anulowaniem jest prawdą, no to za jakiś czas możemy spodziewać się pierwszych informacji. Aby tego nie przegapić, oczywiście subskrybujcie kanał tam na dole, bo kto nie subuje, ten nie jest na bieżąco z naszymi materiałami. Proste, proste. Lajka też zostawcie, bo ich ilość motywuje nas do dalszej pracy, a ja już w sumie nie przedłużam, no to co, zaczynamy. A zaczniemy sobie od najbardziej niespotykanego crossovera, jaki miał miejsce w przeciągu ostatnich lat. Serio, jeśli mi nie wierzycie, to słuchajcie tego i lepiej usiądźcie. Połączeń z innymi markami jest serio dużo. Ostatnio mówiliśmy wam o na przykład Lost Arku, który podjął współpracę z Wiedźminem 3, oraz możemy także powiedzieć co nieco o Fortnite, który to jest mistrzem dziwacznych połączeń. Bo powiedzcie mi, jaka gierka ma prawa do DC i Marvela jednocześnie? No, ciężko będzie takową znaleźć. FIFA 23 to tak jakby koniec czegoś pięknego. Seria spod tej nazwy jest wydawana już od bardzo dawna i szczerze mówiąc będzie mi troszeczkę jej brakować. Rozpad współpracy między FIFA a Electronic Arts przyniesie nam co prawda dwie nowe gry, bo każda ze stron zaprezentuje własną piłkarską produkcję. Powiem szczerze, że to co zobaczyłem wczoraj w sieci mnie mocno zdziwiło oraz w sumie też trochę rozśmieszyło. Dokładnie mówiąc, kiedy wpiszecie sobie w Google grafika FIFA 23 Foot Heroes, ukaże wam się takie zdjęcie, niby nic specjalnego. Zapewne jest to jakaś kolejna specjalna karta, tyle że nie. Zobaczcie, jakie logo znajduje się obok loga FIFA. Ha, no właśnie, Marvel. W sensie, na razie możemy tylko mówić sobie, czym to będzie, ale warto zauważyć, że na screenie zrobionym jakiś czas temu wyświetla się strona EA.com i to stamtąd pochodzi to zdjęcie. Obecnie niestety nie ma się co doszukiwać takiego linku, bo elektronicy zdążyli szybko naprawić swój błąd. Skoro jest to ostatnia FIFA, to jestem naprawdę ciekawy, co twórcy wykminią z tym Marvelem.
Przecież dzięki takiej współpracy mogą zrobić bardzo dużo, bo jak wiemy, Marvel to jedna wielka kopalnia pomysłów. Zakładam, że w głównej mierze otrzymamy jakieś przedmioty kosmetyczne, specjalne eventy albo coś zupełnie innego. Już nie mogę doczekać się rezultatów, jakie przyniesie ze sobą ta współpraca. Dajcie znać, czy wy również. Mytu pitu pitu, a w internecie pojawiła się bardzo smutna plotka. Mianowicie całość kręci się wokół Avatar Frontiers of Pandora, czyli grze, na którą długo czekam i już w sumie nie mogę się doczekać. Jak ostatnio was informowaliśmy, produkcja została opóźniona i przyjdzie nam zagrać w nią dopiero w 2023 lub nawet w 2024 roku. W moim poprzednim filmie mówiłem, że niestety nie znamy powodu obsuwy, aczkolwiek no prawdopodobnie się dowiedzieliśmy. W tym wypadku źródłem plotki ponownie jest Jeff Grubb, o którym to mówiłem już kilka minut temu. Jak twierdzi na swoim Twitterze, gra wygląda pięknie, lecz twórcy mają duży problem z rozgrywką. I w sumie nie ma się co dziwić, że Avatar został opóźniony. Jest to dość poważna sprawa i miejmy nadzieję, że gra o niebieskich stworkach jeszcze z problemów wyjdzie. Ciekawi mnie, po co rozpoczynać marketing tak szybko, skoro rozgrywka nie jest jeszcze na jakimś wysokim poziomie. Rozumiem, że Ubisoft chciał po prostu skorzystać z hypu na film Jamesa Camerona, który wychodzi pod koniec 2022 roku i ma być kontynuacją pierwszej części. No ale nic, pozostaje nam czekać, więc pójdźmy sobie dalej. Jeśli czekacie na Star Wars Jedi Survivor tak jak ja, to zapewne ucieszycie się z tego, co ostatnio pojawiło się w sieci. Dokładnie mówiąc, poznaliśmy nowy wygląd Cala i widać, że chłopak wyrósł. Już na pierwszym trailerze zauważyłem, że 5 lat robi różnicę i widać, że postać jest starsza, nie tylko z wyglądu, ale także z charakteru. Dzięki firmie Hasbro otrzymaliśmy wgląd na jego figurkę. Od razu, co rzuca nam się w oczy, to blaster, który trzyma w swojej prawej dłoni. Sugeruje to nam, że nie będziemy jedynie machać mieczem świetnym, otrzymamy także nową część uzbrojenia. Kojarzy mi się to mocno z serialem Rebels, gdzie dwójka Jedi, Kanon i Ezra, również posiadali blaster i gdy trzeba było, to miecze chowali i co nieco postrzelali. Co więcej, drugą rzeczą rzucającą się w oczy jest zarost, którego nie widzieliśmy na zwiastunie. Może się okazać, że w Jedi Survivor zobaczymy przeskok w czasie, chyba że pojawi się to możliwość kustomizowania nie tylko ubrań, ale także i zarostu oraz włosów. Dobra, o tej gierce muszę wam powiedzieć, bo to jest mistrzostwo, co twórcy zrobili. Może inaczej, gra jest tragiczna i nie wiem, czy ktoś nawet by wytrzymał w niej godzinę. Ogólnie nie wygląda ona zbyt dobrze i ten jeden potwór również troszeczkę odstrasza. Na Steamie pojawiła się gierka Refund Me If You Can, czyli po prostu zwróć mnie jeśli zdołasz. Jest to produkcja, która w głównej mierze zaistniała przez jej ciekawą kampanię marketingową. Jak wiecie bądź nie, na Steamie można zwracać gry, lecz haczyk jest taki, że nie możecie zrobić w nich 2 godzin. A tutaj deweloperzy stawiają wyzwanie, by ukończyć produkcję właśnie w 2 godziny, czyli w okienku, w jakim na Steamie można odzyskiwać pieniądze za kupioną grę po jej uruchomieniu. Tytuł jest horrorem, lecz niestandardowym, bo do dyspozycji otrzymujemy labirynt, który przypomina kanały, no i ściga nas duży potwór. W każdym razie gra jest mierna i nigdy bym jej raczej nie kupił. Co nie zmienia faktu, że to całe 2-godzinne podejście do niej jest całkiem zabawne. Znalezienie drogi do wyjścia nie jest łatwo, dlatego polecam, żeby oświetlać drogę flarami. Skoro sami producenci mówią, aby ukończyć grę w 2 godziny i ją zwrócić, mówi to samo za siebie, bo chyba nigdy na Steamie nie było czegoś podobnego. No, chyba że się mylę. Ostatni news kręci się wokół Sony, a dokładnie mówiąc o studiu, które chce przejąć Sony. Informacją podzieliła się z nami strona Bloomberg, gdzie dowiedzieć się możemy, iż Sony Interactive Entertainment zatrudniła pracownika specjalizującego się w prawie antymonopolowym i polityce publicznej, czyli Grega McCardiego. Na obecny moment stanie się on starszym dyrektorem do spraw konkurencji i regulacji. Jeśli wejdziemy sobie na jego LinkedIna, to zauważyć możemy, że jakieś doświadczenie w branży gier ma, chociażby dlatego, że pracował w Microsoftie. Aha, no i co ciekawe, pracował on także w Uberze, ale nie jako kierowca, tylko jako gość od technicznych spraw. Powiem tak, Sony za kilka miesięcy przejmuje sobie jakieś mniejsze studia w postaci na przykład Bungie. Dlatego jestem ciekawy, co tym razem zaatakuje ojciec PlayStation. Dzięki wielkie za oglądanie materiału, zwijam się, servus.